Cześć kochani, z tej strony Miksol, kanał Retro według Miksola. Jest mi niezmiernie miło dzisiaj się z Wami spotkać, ponieważ mam taki zaszczyt zaprezentować nowy tytuł, który już niebawem w pełnej wersji pojawi się na komputery Amiga. Może zaczniemy trochę za wile. Są takie miejsca w Polsce, które kuszą, intrygują, ciekawią, żeby wykorzystać legendy krążące wokół tych miejsc, opowiadania, żeby wykorzystać te rzeczy celem stworzenia gry. I takim miejscem, na które wpadł nasz kolega z YouTube'a, z grupy Mareczek, jest Wilcza Buda. Czym jest Wilcza Buda i że to miejsce faktycznie istnieje, tego dowiecie się, jak widzicie tutaj na googlując po prostu to miejsce, dowiadując się o nim możecie sporo właśnie z internetu. Natomiast oczywiście jest to tylko miejsce, ale obiegła niedawno świat retro, świat indyków wiadomość, że zespół MC Studio przygotowuje się do podobnej gry jak Alfabet Śmierci, Tajemnice Statuetki. Nie mogłem przejść obojętnie wokół tej informacji, ponieważ przygodówki, wideo przygodówki i gry FPP, gdzie tutaj to jest zupełnie niezwiązane oczywiście, to są gry, które bardzo lubię, które strasznie szanuję na Amigę i bardzo mnie ciekawią, mają rozbudowaną fabułę. Oczywiście cieszę się, że wydawane są też inne gry, natomiast jako Amigowiec przywykłem do gier z rozbudowaną fabułą, nie takich 8-bitowych, a 16-bitowych. I oczywiście gry, które pojawiają się takie zręcznościowe, platformowe są ok, są spoko, podobają mi się, natomiast to jest zupełnie mój klimat. Natomiast Wilcza Buda to jest coś, co idealnie trafia w moje potrzeby jako amigowca i gracza i czym bardzo chętnie się zaznajomię, ponieważ jest ciekawa historia, są fajne lokacje. Zresztą, słuchajcie, to będziemy gadać. Na stronie projektu pojawia się oprócz krótkiej informacji, która tylko rozpala ciekawość, słuchajcie, demo. Demo do pobrania, zarówno na Amigi te podstawowe, czyli tam 1 MB chip, 1,5 MB stołu i tutaj no tej pamięci jednak lepiej jakby troszeczkę więcej było, czyli rozszerzenie jak najbardziej wskazane. Ewentualnie mocniejsze Amigi z Kickstartem od 2.0 w górę i 2 MB fastu. Możemy sobie pobrać. Co ciekawe, słuchajcie, na stronie The Company także możecie pobrać i nie mając Amigi możecie sobie zagrać w demo gry, bo pojawiło się na razie demo, tylko i aż demo. Zobaczmy, gra się nazywa Wilcza Buda i powinna się tu znajdować. Oczywiście stosowne linki zamieszczę Wam w komentarzu. Nie wiem, czy ona już się tutaj znajduje, a słuchajcie, nie znajduje się. Ale możemy to zrobić tak. Wilcza Buda Company i powinno znaleźć, a jeżeli nie, o! The Company jest patronem tutaj projektu i googlując jak najbardziej możemy sobie wersję tutaj The Company też pobrać. O! Gra Wilcza Buda. I też możecie sobie tą grę pobrać i ograć na PC bez żadnej konfiguracji, po prostu klikając w X, nawet pod Windowsem 10, możecie sobie w demo zagrać. Cóż my tutaj mamy za informacje? Udaj się w drogę pełną przygód, niewyjaśnionych sytuacji, bądź przebiegły i kombinuj, aby osiągnąć główny cel, jakim jest ratunek twojej ukochanej babci. Na drodze spotkasz wiele postaci z tego i innego świata. Miej się na baczności, siły ciemności nie śpią, a krew smakuje lepiej, kiedy jest ciepła. Przeszedłeś demo, wprowadź kod, który wyświetli ci się na końcowej planszy. To jest bardzo fajna rzecz. Rozwinę troszeczkę wątek, ponieważ doczytałem, po ukończeniu dema, po wpisaniu tutaj tego kodu i wysłaniu, zarejestrowaniu się, będziemy mogli otrzymać pełną wersję. Tak po prostu.
Tak, to działa. Oczywiście jestem jak najbardziej chętny do tego, żeby kupić. Będę zachęcał i podpuszczał, żeby ta gra była wydana w boksie na dyskietce, plus może jakiś kompakt. No, tutaj już jak postanowią, może jakaś widokówka z większej budy, no to tutaj już zależy od wydawcy i jak to będzie przedstawione. Natomiast kończymy już tym Windowsem, przechodzimy do innego okienka. Ciach. Wyłączymy podgląd z monitora, a przełączymy się na drugi podgląd, bo tu już mamy odpaloną 1200 i ogramy sobie to demo razem. Jest niesamowicie ciekawy. Ja nie będę słyszał dźwięku, mam przełączony na grzaber, ale myślę, że ogram potem jeszcze raz. Ja nie dla was chcę teraz tutaj ograć. Grę wrzuciłem sobie. Jak korzystacie z moich poradników, to będzie na kartę C włożono w PCMC ja, Cimcie, i od razu mogę stąd sobie ją odpalić. MC Studio. No i tutaj Maleczek, scenariusz, zdjęcia, oprogramowanie i grafikę przejął na siebie Paweł City Mielewczyk. Pozdrawiam Paków serdecznie. Amiga Rules. Słuchajcie, klasycznie pozdrawiam. Oczywiście opcję save'u jak najbardziej. My wybierzemy sobie nową grę. I gra się zaczytuje. Przejdziemy sobie demo. No i będziemy oczekiwać na pełną wersję, ale to jest fajne. Ok. Ach, wy nie słyszycie dźwięku, bo ja mam włożony teraz. Dobra. Jest taka fajna muzyka. Dobra, ja widzę, że chyba powinniście słyszeć tą muzykę. Ja troszeczkę wam podgłośnię, żebyście mieli w miarę tutaj czytelnie, tak żeby mnie nie zagłuszyć, żebyśmy sobie rozmawiali, ale powinniście mieć jakiś tam pogłos tej melodii. Dość takiej złowieszczej w moim odczuciu. Ale i ciekawej, intrygującej. Jest historia. Janusz nie ma babkę, a ja już nie potrafię dłużej tego ukrywać. Kojarzysz wczorajszą pełnię księżnica? Pewnie, za żadne skarby nie umiałem zasnąć. Zniknęła, tak się dzieje od lat. Ale jak to, gdzie? Widzisz, z naszą rodziną od dziesięcioleci związana jest pewna historia. Podczas II wojny światowej zawitali do nas dwaj Niemcy, którzy prawie umierali z głodu. Poprosili o coś na ząb. Mimo małych zapasów poczęstowaliśmy ich tym, co mieliśmy. Jednak jeden z nich zjadł wszystko, nie dzieląc się z drugim. Kiedy babka schodziła do piwnicy po ziemniaki, ten nadal głodny rzucił się na nią i wgryzł się w jej rękę. Jednak babka zdążyła złapać za stojącą obok łopatę i przysoliła mu głowę. Dalej. To dziwne, usłyszała tylko skowyt i zobaczyła uciekającego żołnierza, który wybiegł drzwiami piwnicy. Ze ściany wychylił się jego kolega. Nic babci nie było. Jednak przekazał jej w pośpiechu pudełko z 5 srebrnymi pociskami i też wybiegł, gubiąc jakąś wojskową mapę. Po latach okazało się, że obaj byli wilkołakami, przez co babcia teraz strasznie cierpi. Ten, który ugryzł, nadal żyje i ukrywa się gdzieś w lasach za Opolem. Zasada jest jedna. Aby zdjąć klątwę, trzeba zabić tego, który nas nią uwikłał. W takim razie, co mam robić? Jedne, co pozostaje, to podjęcie przez ciebie decyzji, czy się podejmiesz ratunku dla babci. Tak? Nie? Wolę się napić. No, zdecydowanie tak. No i przenosimy się do pokoików, tutaj do domu dziadka. Co mi się podoba? Przede wszystkim gra jest mocno intuicyjna. To od razu sama ta rozmowa, no wiadomo, no okej, idź. Zobaczcie, nie ma pixel perfect takiego. Tutaj mogę w kilka miejsc puknąć i to się tutaj o. Widzicie, nie muszę zbyt dużo szukać. Dobra, otwórz. Jest tu śród. Tu są jakieś naboje. I tu jest, co tu jest? Mapa. Podniesiemy mapę. Czy coś tu jeszcze mamy do zabrania? No nie. Dobra. Jak tu wyjść? Czy ja tu się... A, tędy się chyba cofam. Dobra, jesteśmy w pokoju. Tu nic więcej.
W ogóle świetne lokacje. To jest taki typowy dziadkowy pokój. Aha, tu mogę się cofnąć. Mogę się obrócić. Gdzieś na dół schodzimy, pójdziemy jeszcze z przodu. O, wiszą jakieś kluczyki do samochodu, dobra. Też tak dość charakterystycznie było to tutaj przedstawione, bo dość ładnie to widać. Mogę gdzieś skręcić w prawo. Są drzwi. Wyjście do domu. Jest furtka, tu nic więcej nie ma. Okej, okay. Ale wiecie co, wrócimy się jeszcze, bo tam było to zejście na dół. Ja bym tu sprawdził, co tu się znajduje. Może coś tu znajdziemy. A, targanka. Rower typu wichura, no ale nie możemy go zabrać. Szkoda, szkoda. Takim rowerem bym się tu bryknął. Że będzie jakiś wyścig rajd po Polsce w finalnej wersji. Aha, tutaj słuchajcie, też jesteśmy. O, tu. Też jesteśmy na dworze. Czyli sensownie, no możemy wyjść z domu normalnie i piwnicą, nie? Tutaj nic chyba nie zaznacza, też mogę iść dalej. O! Wiatrówka. A, mało sobie wiatrówka, ale sam wiecie co? No zobaczmy. Czy tu mogę coś użyć? Śród. O, kontynuuj, nie chcę wyjść. Nie chcę wyjść. Zastanawiam się, czy można coś na czymś użyć, bo śród mi tu pasuje bardzo do... A, widzicie? Połączyło. Czyli mogę srebrne kule, podejrzewam, że mogę sobie połączyć z Mauserem. I mam Mausera z 5 pociskami i wiatrówkę, no tutaj z jedną chyba paczką śrutu. Dobra, czy coś tutaj jeszcze jest? No nie ma. Okej, wróćmy. Rower, power i wyjście. Dobra, mamy kluczyki, wejdziemy do samochodu. Ja, normalnie można do Asterixa wsiąść, super. A, GPS. No dobra. A, mapa do GPS-u, spoko. Okej. Mogę już odjechać, a jak odjechać? A, to przodu po prostu, no jasne. I jedziemy. A, no i słuchajcie. No i słuchajcie, i na tym kończy się demo. No gra zapowiada się nieziemsko, zobaczcie, tutaj jest jakiś licznik, jakieś pieniążki będziemy pewnie zbierać. Przeczuwam, że tutaj, nie wiem, czy to będzie safe, czy on będzie taki dynamiczny, że ja po prostu mogę wrócić do tej gry w dowolnym momencie, odpalić ją i kliknąć kontynuuj, to się pewnie okaże. No jest strasznie taka typowa amigowa przygodowa. Jest tą... Był taki moment, gdzie na Amigę zaczęły się pojawiać te przygodówki określone takimi zdjęciami, taką grafiką foto. To była na przykład Tajemnica Bursztynowej Komnaty, to był Skarb Tartariuszy, tutaj wyposażony w animację, bo tu w sumie są już trochę animacje, bo ten dziadzia tam mówił, opowiadał, poruszał ustami, to tak bardziej mi tutaj wchodzi już w zdrajce troszeczkę. No i oczywiście Alfabet Śmierci. Uważam, że te gry trochę za późno się zaczęły pojawiać i tutaj już poszło w stronę peceta. Ale fajnie wykorzystują potencjał tego komputera, fajnie wykorzystują potencjał Amigi, bo ona może te kolory pokazywać, może te grafiki pokazywać. Jak widzicie, nie straszy to, wygląda to bardzo czytelnie. Jestem niesamowicie ciekawy, jak będzie już pełna wersja, bardzo chcę to przejść. Bardzo chcę to obrać. I polecam każdemu, bo zobaczcie ten kod. Ja teraz mam tutaj z boku go wyświetlonego. Aha, nie tą mychą. Ja sobie odpalę drugi monitor. Schowam na chwilę ten grabber. No i co? I co? I jest tu gdzieś. Czyżbym ja tu nie miał? Czy ja muszę się chyba przełączyć? 5.0.0. Dobra, ja sobie zrobię zdjęcie tego
kodu i zobaczymy, co się stanie. Jak go wprowadzę, czy ja będę tam jakieś dane personalne pokazywał, czy też nie. A, wiecie co? Coś się tutaj wygasiło. Nie to. A, teraz wypsuł. A, nie. Wyłączony mam. Dobra. Wprowadzimy sobie ten kod. Ja go mogę, rozumiem, tutaj na razie przełączyć sobie monitor na ten drugi, to drugie źródło. Jeden monitor do Amigi, jeden monitor do wszystkiego. Dobra, i teraz będę mógł sobie bez zdjęcia prowadzić. Że nikt mi tu nie podkradnie tego kodu. A, no i okej, okay. I teraz wam zniknę. I teraz wam zniknę. I ja sobie dokończę proces rejestracji. Trochę wam zdradziłem jakby tutaj zakończenie, ale myślę, że no każdy amigowiec, każdy, kto będzie chciał grę posiąść, grę ograć, to sobie zrobi tutaj to ze smakiem. Okej, okay, wprowadzamy e-mail, ja wam będę mówił po prostu, co się dalej robi. Muszę wyrazić zgodę na to, żeby wysłano mi tutaj. Okej. Okay. Po prostu podaję mail, zaznaczam, że zgadzam się na wysłanie i potem logując się na własną pocztę, właśnie sprawdzimy, czy przyszło. Wspaniałe, powiem wam, że na Amidę zaczynają powstawać takie gry, zaczynają powstawać gry potężniejsze, z fabułą. Słuchajcie, czekamy z niecierpliwością Mateira na Drit, tak? Czyli na grę wzorowaną na Dumie, która będzie chodziła nam na żywej 500, bez żadnych tam dodatków. Okej, okay, nie wpadło mi w spam, przynajmniej na Onecie. I potwierdzam swoją rejestrację. Mój e-mail jest już aktywny. Nie kasuj wiadomości z kodem, który otrzymałeś po przejściu gry. Przydać się on w przyszłości. Aha. No, powiem wam, że proces rejestracji jest tu równie ciekawy. Równie ciekawy, co. Okej, okay, ale nie dostałem żadnej wiadomości z. A, dostałem. Dostałem mój unikalny kod. No ciekawe, ciekawe, bardzo intrygujące. Równie intrygujący ten pomysł, jak nie musicie wpisywać tego kodu, bo już go wykorzystałem. Tak? A nie, zachęcam, żeby przejść, bo zobaczcie, jest tylko kilka kliknięć. No, jeżeli kogoś z Was interesuje ta gra, to pewnie będzie chciał sobie ją ukończyć. Kolejną ciekawostką jest to, że gra jest w języku polskim, ale i angielskim. To jest świetnym krokiem, to jest strzał w dziesiątkę, dlatego że nasza społeczność jest oczywiście duża, amigowa w Polsce, natomiast na świecie jest ogromna i gra, zobaczcie na przykład, bo dla nas wydaje się to, a bo ja bym po angielsku przeszedł i po polsku, okej, okay, spoko, ale wyobraźcie sobie, że część gier wychodziła tylko po polsku i teraz na przykład no, czy gralibyście w grę przygodową, która byłaby w języku czeskim? No nie, no bo większość z nas nie zna języka czeskiego. Po angielsku jeszcze spoko. Rosyjski, niemiecki, francuski ktoś tam w szkole miał, może jakoś by sobie tam próbował dać radę ze słownikiem. No ale gry w językach, których nie są w Polsce popularne, w dużej mierze nieuczone, no to byśmy, nie wiem, nie gramy w gry po japońsku, no bo nie znamy ich języka. Więc z automatu taka gra jest u nas skazana na porażkę, chyba że to jest, nie wiem, bijatyka, gdzie po prostu naciskamy dwa przyciski, skacze i strzeli i bij.
I tyle, tak? Natomiast no, język angielski jest językiem uniwersalnym, ale miło, że ten język polski się pojawił. To jest naprawdę fajny smaczek, tym bardziej, że ja jako amigowiec to przerzuciłem przez ręce kupę gier, kupę fajnych przygodówek i taką grą, która wspominałem już w kilku odcinkach, którą bardzo chciałem ukończyć, a gdzie bariera językowa była ogromna, to było Secret of Monkey Island. To była gra po angielsku, ale byłem w takim wieku, że ten angielski był mocno podstawowy, taki dopiero zaczynający się. No i to była dla mnie duża bariera, ja tej gry nie mogłem wtedy ukończyć. Kończyłem ją po latach oczywiście, jedynkę i dwójkę, tak? Natomiast no, wtedy to była straszna trauma, że ja nie mogę jej ograć. Natomiast załączyłem się Teenage Agentem i Pusztyną Komnatą, te Skarby Inwentariusze i w to długo grałem. Polecam wam spróbować. Pode mną w komentarzach znajdziecie link do strony projektu, gdzie ściągniecie sobie własne demo, gdzie możecie sobie na gotek wrzucić na kartę CF. Podlinkuję wam też link do wersji EXE, czyli wersji na PC-ta, gdzie macie w pełni skonfigurowane i tu dzięki Ronnie Ward w pełni skonfigurowany emulator wraz już z zaszytą grą, gdzie wy po prostu klikacie dwukrotnie i gra wam odpala i gracie, czyli na PC nie musicie mieć Amigi, nie musicie mieć i tak myślę, że finalnie też tak będzie, że chłopaki też tą dystrybucję, bo tu jest współpraca z The Company, też pewnie zrobią egzeka z tego, czyli będziecie mogli sobie na PC też tą grę pograć. To jest fajne, to jest bardzo fajne, to jest bardzo pomysł. Z tego miejsca pozdrawiam i kończąc już wszystkich amigowców, wszystkich fanów mojego kanału, pozdrawiam Mareczka. No i będzie mi strasznie miło i strasznie kibicuję waszemu projektowi. Jest świetny gry, świetnie się zapowiadająca gra i to jest coś, na co długo czekałem. Także panowie, walczcie, jest o co. Cześć, trzymajcie się.